Ile pan dzisiaj przyciągnął ton tutaj? Na dwóch przyczepach około 27-8 ton. Kupujemy zboża paszowe i konsumpcyjne, takie jak pszenica konsumpcyjna, pszenica paszowa, jęczmień, pszenżyto, żyto kukurydzę na mokro. Rzepaki? Rzepaki też. Kupujemy całe przyczepy, aby wyniki prób wychodziły rzetelne. Posypiemy na opalanie. Musi być co do grama. Zmierzyliśmy opadanie w pszenicy. Wyszedł wynik 415 sekund. Jeden z najlepszych wyników w tym roku. Praktycznie każda pszenica przychodzi na najlepszą konsumpcję. Nie ma słabych parametrów. No i tu ta gęstość, nie? Też rekordzista tu skupił już w firmie Czajdak. Gęstość 83. Nawet doszła do 86. W tym roku pszenica osiągają rekordy parametrów. Ale wilgotnościowo jest chyba słabo, nie mokre. Strasznie zróżnicowane są. Od 11 do 14, 15 różnie przychodzą. Wilgotność jak w tym roku? 12,5-13%. To już nie jest pierwszy transport. Powinna spełniać wszystkie parametry ta pszeniczka, i gęstość, i wilgotność. Z wilgotnością w tym roku jak to wyglądało? W zależności od tego, kiedy się wyjechało w pole, o której godzinie. Myśmy zaczynali o 11, to pierwsze dwie przyczepy, czyli 20 ton musiało iść na suszarnię po to, żeby podsuszyć, a już około drugiej miała właściwą wilgotność około 13,5, później spadało do 12. Od początku powstania i handlu zbożem przez Czajdak sprzedajemy już do Czajdaka. Zaczęliśmy z nim handlować od trzody chlewnej. Prowadzimy również kontraktacje i depozyty dla rolników. Wszystko odstawione? No tak. Tylko kukurydza została. Aha. I hektar do wymucenia mieszanki. Tak to po robocie. Trochę słomy i można... I dożynki! Dożynki były w niedzielę.
Będzie załadunek, tak? Dajmy tak, proszę pana, załadunek będzie. Wozimy pszenicę, żniwujemy, także... A na pola też jeździcie? Też jeździmy wszędzie, gdy odbieramy zboże. Daleki transport z tą pszenicą? No i dalej, i bliżej, i z okolic się wozi. Jakie najdłuższe trasy? No, do 60 km zwozimy. Jak to się mówi, całuj!